Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Grim Dawn. Skończymy tam, gdzie skończyliśmy wczorajszy odcinek. Mieliśmy lecieć do lasu. Do Czarnego Lasu, mamy trochę tam misji do zrobienia. Ja sobie trochę zgłośnię słuchawki, żeby trochę dźwięków z gry posłuchać. Dobra, teraz tędy trzeba lecieć. Najpierw załatwmy sprawę z tartakiem, myślę. Tu nigdzie nie da się przejść, żeby nie ominąć żadnego sekreciku. Nie mógł mi tego od razu zlecić, żeby zebrać te pieczęcie. Bardziej, że no tam to wygląda, jakby był jakiś sekrecik. Unickie pieczęcie. Dobra, najpierw lećmy tutaj. Nie da się tu się iść w żadnym kierunku? Nie da. Niestety nie. Nic, to udajmy się tutaj. Udajmy się tutaj i nie miejmy problemu już. A, ciało poległego z Legionu. Aha. Dziwna sprawa, coś się świeciło przez chwilę. Ale finalnie nic. Słyszę strzelania. A, tutaj. Ale to nasi akurat. To kwestia tego, że nasi tutaj walczyli z tymi przeklętymi wyznawcami Kymona. Dobra. Tartak Grajwera. Piekący bursztyn. Czuję, że to jest duża lokacja. Mam jakieś takie dziwne przeczucie, wiecie? Mam nadzieję, że będzie sporo tutaj tych toników, żeby też te pieczęcie sobie poprzywoływać. Znaczy poprzywoływać, pozdobywać. Dobra, tutaj wąska ścieżka. Najpierw ogarnijmy tą część tartaku. Dobra, tutaj puściutko.
Osia, zdobyłem dziennik Laruki, mamy do przeczytania. A, krew Ktona potrzebna do wytwarzania dynamitu. Tworzy tutaj ten obszar. Jeszcze tutaj zakręca. A, tutaj to już jest wioska Darkvale. Okej. Okay. Do wioski Darkvale my nie wchodzimy. Nas wioska Darkvale nie obchodzi. My czyścimy tylko tartak Grivera. Grivera, przepraszam. Jakiś kupiec, sprzedawca. Handlarz może po prostu. Handlarz będzie odpowiednim określeniem osoby sprzedającej i kupującej. Aha, ktoś tam wyłaził? Nie. Ale skoczmy jeszcze w takim wypadku. Tutaj ogarnąć może co nieco się trafi. Tak wygląda, jakby tutaj miał być sekret, nie? Przejście na drugą stronę albo przejście rzeką, jakaś jaskinia. Dobra, tutaj oczyszczone. To można skoczyć teraz tak, tędy. Skoczymy tędy, żeby tutaj sobie obszaru nie odkrywać. I pójdziemy tą lewą krawędzią teraz. Właśnie żadnych gwiazdek nie było, ni nic. Tak nie za bardzo wiem, co tu robić, co tu działać. O. Myślałem już, że jakiś ten. Może właśnie sekrecik. Dobra, mamy oczyszczony tartak. Mamy. Teraz tylko znaleźć pieczęć. I będzie po wszystkim. Tutaj nie ma przejścia niestety. Ale za to zaraz będzie 47 poziom. Znaczy no nie taki zaraz. Być może w tym odcinku. Chociaż bardziej podejrzewam następny odcinek o to, że... Odcinek
że level wbijemy, nie? Dobra, to trzeba jeszcze pójść tutaj. Już cały ten obszar będzie oczyszczony choć raz. Nie można wejść. Nie, liczyłem, że może jakaś ta notatka będzie do przeczytania. Wow, 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 wow. Ale bitka. Dobra, mamy ich tonickie pieczęcie zakończone. Ja bym proponował w takim wypadku, jak mamy chtoniską pieczęć, do Bastionu Smutku się udać i wtedy przecisnąć się przez szczelinę z powrotem do Krwawego Lasu, żeby zabić tego Karoza. Coś czuję, że jeszcze jedno zadanie będzie i nie chcę po prostu latać dwa razy w to samo miejsce, nie? Czy zdobyłeś chtonickie pieczęci? Czy to są te pieczęcie, których poszukujesz? Tak, te są całkiem w dobrym stanie. Bardzo przydadzą się w przywróceniu na ten świat Malkadara. Co będziemy potrzebowali? Następnie będziemy potrzebowali źródła magicznej energii. Mam już pewien pomysł. Co dalej? Rytuał wskrzeszenia wymaga potężnych inkantacji i równie silnego źródła energii. Bez źródła, z którego można czerpać, rytuał zupełnie wycieńczy uczestników i zostawi z nich tylko wysuszone skorupy. Jak możemy temu zapobiec? Eterialni sami sobie są ucieleśnieniem eteru, czyli źródła tajemniczych magicznych energii. Im potężniejszy eterialny, tym gorętszy jego duch wypali się podczas rytuału. Na północnym zachodzie, niedaleko Fortu Haron, jest kopalnia o nazwie Stone Rent, która zalana została całkowicie eterialnym ogniem. To główne źródło eterialnych w tym regionie. Udaj się tam i wytrop eterialną o imieniu Noveria Stormfire. Ona była kiedyś wielką magiczką, a teraz jest tylko pionkiem w ręku eterialnych. Wzmocnię cię łaską zakonu, by pomóc ci pokonaniu czarownicy i zebraniu jej esencji. Zabij Noverię w imieniu zakonu. Prawie jak ta, Akara. Witaj w imieniu zakonu. Prościk, coś, ale to, nie? Tutaj nie mam dostępnych punktów. Nie mam, niestety. Dobra, to najpierw udamy się z misją Karoza, bo i tak będziemy musieli wrócić do... Wioska Dark Vale, Fort Haron. Dobra. Udajmy się tutaj. Dobra, szybki pak stworów rozpracowany. Aha, kryształ eteru, okej. Okay. Wow, 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 wow. Ja
Jest i kopalnia Stonerend. Ja bym tutaj zostawił szczelinę na wszelki wielki. Nie da się od dołu w nich strzelać. Szkoda. Kryształ eteru. Teraz jest w moim posiadaniu. Dobra, tutaj żadnych... Właśnie, chciałem się spytać, czy tutaj żadnych przeciwników, żadnych ukrytych rzeczy nie ma. Dobra, sprawdźmy. Oj, tutaj odłamek eteru. Dobra. Sprawdźmy ekwipunek, może coś ciekawego. Obrażenia przebijające, obrażenia od błyskawic, obrażenia od chaosu. Obrażenia od żywiołów i poparzenia, obrażenia od żywiołów. O, i mamy poziom. Dobra, to najpierw. Przebiegłość dajmy. Cały czas przebiegłość musimy dawać. Materialna esencja. Dobrze, udało się. Udało się. Wow, tutaj jeszcze jeden boss. Venarius łamiący kości. Relikt, poświęcenie jakieś. Tutaj zabijmy te stwory. Tutaj jeszcze jedna skrytka. I tutaj jakaś potężna skrzynia, dobra. Nic więcej ciekawego tutaj. A, tutaj skrytka jeszcze. No i bym nic więcej ciekawego, a tutaj proszę bardzo. Ile ciekawych rzeczy. Mogę wrócić tak naprawdę tym. Do krwawej. Do krwawego lasu. I udać się tędy na wprost. Czy nie? Czy nie udam się tędy na wprost? Tutaj jest jakaś ścieżka. Dobra, tutaj się biją.
czuję, że jeszcze z nimi będziemy musieli się bić, jak tak dalej pójdzie. To już jest Fort Haron, dobra. My jesteśmy już tak w odległej krainie, okej, okay, to nie, to ja wrócę pieczęcią, jak ta droga jest liniowa, to bez sensu, żebym ja latał teraz, biegał i tracił czas, nie? Troszeczkę speedrunnerskie zagrywki w tym, w Grimdownie, nie? Nie, nie, nie. No, więc oczywiście też zapraszam na strumyki z Tibi. Teraz dużo więcej będzie strumyków z Tibi. Może czasami się zbiorę i pogram w tą souls-like'ową grę. Piekący bursztyn bierzemy. Wioska Dark Vale, trzeba ją oczyścić. Z nędznych pomiotów krwi. Kurde, ile tych totemów nastawiali, tych takich jakby ołtarzyków do przyzywania, nie? Nastawiany tutaj, że ho ho. Beskitu, jak ktoś nie chce przeklinać i właśnie tak gada, to jest mega zabawne. Jak na przykład zamiast takiego soczystego, najbardziej popularnego przecinka w Polsce i na świecie w sumie polskiego przecinka, ktoś użyje... A, sekrecik. Tutaj dalej przejścia nie ma. No ale nie bez kozery tutaj mogliśmy wejść. Dobra. No tutaj można gdzieś na pewno przejść. Nie zdziwię, gdzieś tutaj po prostu po drodze jest. Na pewno nie ma nic tutaj takiego clickable. Łatwego do klikania. No i właśnie zamiast takiego soczystego przecinka ktoś zaczyna jakoś na okrętkę, nie? Na zasadzie oho lipka albo kurza stopa. Znaczy nie, no rozumiem, że czasami ktoś po prostu nie przeklina, nie? Ja to wszystko rozumiem, tylko że nie rozumiem po prostu, jak wiem, że dana osoba przeklina i nagle przestaje przeklinać. Takie... No to... Znaczy, no też nie mówię źle, może ktoś po prostu wtedy chce ogarnąć język, bo uważasz za dużo tego trochę i przez to się czasami zapędza w nieodpowiednim towarzystwie. No tutaj most prowadzący do Fortu Haron. No, więc to też staram się zrozumieć, ale wiecie, sam fakt tego. Tak jak osoba, którą znacie, by przestała mówić swój jakiś sztandarowy tekst. Każdy ma jakiś sztandarowy tekst, to też swoją drogą. Wiem o tym, że każdy ma sztandarowy tekst, bo ja mam sztandarowy tekst. I moi znajomi wszyscy mają sztandarowy tekst. W sensie takim, że... Wiecie, co dana osoba może powiedzieć w danej sytuacji, nie? I nie macie totalnego zaskoczenia. Można jakoś zejść. Myślałem, że może jakieś notatki czy coś. Notatka Avaline. My już nie mamy notatki Avaline.
Właśnie strona pierwsza. Dwa razy to samo. Bóg jakiś? Dobra, tutaj wszystko. A, jeszcze do tej chałupy nie wchodziliśmy. Dziennik szeryfa. Ulala. Śnieg zaczyna się pojawiać. Nice, jeszcze w śniegu się nie biliśmy. Tutaj chatki jakieś. No nie wszędzie zdołałem zajść. Właśnie. Nie mogę pominąć żadnego miejsca. No taki już jestem, lubię ten exploring. To ja poradzę. Nic na to nie poradzę. Uhuhuhuhu. Hola hola. Ale mnie zmiażdżył typ. No tego to się nie spodziewałem, naprawdę. Tego się nie spodziewałem. A, dobra, miałem tutaj właśnie. No i trochę biegnięcia będę miał. Trochę biegnięcia będę miał. Ale nic. Zrozumiałe. Jakby nie patrzeć. Tutaj jeszcze będzie trzeba się udać odkryć ten obszar, bo ja polecę dalej z tamtą fabułą. A później będę się zastanawiał, co tu robić. Wracać czy nie wracać, więc lepiej mniej więcej. Może i tak będę miał jakieś zadanie. Od zakonu czuwających na temat. Tych wyznawców Kymona, że przeszkadzają czy coś. Żeby ukrócić ich oddziały. Dobra, odzyskane doświadczenie, elegancko. Co my tutaj mamy? Obrażenie od eteru. To jest fajne akurat. Weźmy sobie to tutaj. Tutaj mamy co? Ramienniki potępienia. Była klata potępienia, teraz na ramienniki potępienia. Co my tutaj mamy? Halo. Zabrać mi to. Obrażeń fizycznych. Odporność na obrażenia wewnętrzne. Trauma to nie. Tutaj też obrażenia fizyczne. Tutaj co mamy? Od przebicia. Obrażenia od trucizn. Okej. Okay. Dobra, to lecimy póki co jeszcze dalej. A tutaj się schował. Gamoń. O, żelazne monety. Tu nic nie ma? Ani nic nie można rozwalić? Chyba nie.
skrzynia ze skarbem. Ta skrzynia jest zapieczętowana za pomocą ciężkich łańcuchów. Będziesz potrzebował laski dynamitu. Tak, otwórz tą skrzynię. Bez kozery nie jest to zapieczętowane. Na pewno coś zawiera. Właśnie tam coś było takiego nowego. Łaźnia miejska, kolejne zapiski. Gnijące zwłoki. Nie, no myślałem, że może jakiś ten. Notatki kolejne. A tutaj co to jest? Właśnie kwiat Ungelborn. Strasznie śmierdzi zgnilizną, jak na tak. O, w ten sposób zróbmy. O, tu jeszcze się coś zmieści. Bo czasami nie przysortuje, a później musisz się męczyć, człowieku. O, boss. Aha. Takie bosiwo, tak? Dobra. Nie, bo patrzę, że tam jeszcze trochę tego będzie. Nie chcę robić zbyt długiego odcinka, więc dzięki za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się i na razie. Zachęcam do zajrzenia na Discorda, jak i zaglądania na Twitcha, gdzie są strumyki. Z Tibi, z Diabełka, czasami z Souls-like'owych gier będą, ale muszę jeszcze się do tych Souls-like'owych gier zabrać. Przerwać grę w Diabełka mnie dużo kosztowało, a teraz jeszcze zacząć Souls-like'owe to już za duże zmiany na jeden raz. Dobra, trzymajcie się, na razie.